Sound City w Kids przedstawia. Hans Christian Andersen, Dzikie łabędzie. Kiedy nastał świt, powietrze było czyste i ciche. Ze wschodem słońca łabędzie z Elizą opuściły skałę. Morze ryczało jeszcze dziko, kiedy byli wysoko w powietrzu. Biała piana na czarno-zielonym morzu wyglądała jak miliony łabędzi pływających po wodzie. Kiedy słońce wznosiło się na niebie, Eliza zobaczyła górzysty kraj zarysowujący się w powietrzu. Białe lodowce błyszczały na wierzchołkach gór, a po środku wznosił się na mile zamek z jedną kolumnadą nad drugą. Niżej kołysały się palmowe lasy i wspaniałe kwiaty, wielkie jak młyńskie koła. Spytała, czy to jest kraj, do którego lecą, ale łabędzie potrząsały głowami, bo to, co widziała Eliza, było pięknym, wiecznie zmieniającym się zamkiem z chmur. Fata Morganą. Ludzie nie mogli tam mieszkać. Eliza wciąż patrzyła. Zawaliły się nagle góry, lasy i zamek, a w ich miejsce stało 12 dumnych kościołów, wszystkie do siebie podobne, z wysokimi wieżami i spiczastymi oknami. Wydawało jej się, że słyszy grę na organach, ale to tylko morze szumiało. Oto, gdy byli zupełnie blisko, kościoły przemieniły się w wielką flotę, która płynęła pod nimi. Spojrzała w dół i zobaczyła, że były to tylko mgły sunące ponad wodą. Miała przed oczami ciągle zmieniające się obrazy. Wreszcie ujrzała rzeczywistą krainę, do której podążali. Wznosiły się tam cudne, błękitne góry pokryte cedrowymi lasami, miastami i zamkami. Jeszcze na długo przed zachodem słońca siedziała na skale przed wielką grotą zarośniętą zielonymi, pnącymi roślinami. Wyglądało to jak haftowane zasłony. Zobaczymy, co ci się będzie śniło tej nocy, powiedział najmłodszy brat i pokazał jej sypialnię. Ach, gdyby mi się przyśniło, w jaki sposób mogę was odczarować? Pomyślała Eliza. Ta myśl zajęła ją tak bardzo, że modliła się żarliwie do Boga o pomoc. Nawet we śnie nie przestawała się modlić. Zdawało jej się, że pofrunęła wysoko do cudnego pałacu Fatamorgany i że naprzeciw niej wyszła piękna wróżka. Przypominała jej ona staruszkę, która obdarzyła ją w lesie jagodami. Tę, co jej opowiedziała o łabędziach ze złotymi koronami na głowach. Możesz odczarować twoich braci, powiedziała. Ale czy jesteś odważna i wytrzymała? Może jest większa od twoich delikatnych rąk, a jednak kształtuje twarde kamienie. Ale nie czuję bólu, jaki będą czuły twoje palce. Bo nie ma serca, nie lęka się, nie cierpi, tak jak ty będziesz cierpiała. Czy widzisz tę pokrzywę, którą trzymam w ręku? Wkoło groty, w której śpisz, rośnie wiele podobnych. Zwracam ci uwagę, że możesz użyć tylko tych pokrzyw, jak również takich, które rosną na grobach cmentarzy. Zapamiętaj sobie, musisz je zerwać, nawet gdyby twoja skóra pokryła się pęcherzami. Musisz je pognieść nogami, wtedy otrzymasz włókna, z których masz upleść 11 koszulek rycerskich z długimi rękawkami, narzucić je na łabędzie, a wtedy czar pryśnie. Zapamiętaj sobie jednak, że podczas pracy, dopóki jej nie skończysz, nie wolno ci mówić, nawet gdyby to miało trwać lata. Pierwsze słowo, jakie powiesz, przeszyje śmiertelnym sztyletem serca twoich braci.
od twojego języka zależy ich życie. Zapamiętaj sobie dobrze to wszystko. I w tej samej chwili dotknęła jej ręki pokrzywą. Paliła jak ogień. Eliza obudziła się. Był jasny dzień i tuż obok miejsca, gdzie spała, leżała pokrzywa, taką, jaką widziała we śnie. Wtedy padła na kolana, dziękowała Bogu i wyszła z groty, aby rozpocząć pracę. Był jasny dzień i tuż obok miejsca, gdzie spała, leżała pokrzywa, tak jak ją widziała we śnie. Wtedy padła na kolana, dziękowała Bogu i wyszła z groty, aby rozpocząć pracę. Delikatnymi rękami brała pokrzywy. Paliły jak ogień. Wielkie pęcherze pokryły jej ręce i ramiona, ale znosiła wszystko chętnie, aby tylko wyzwolić braci. Każdą pokrzywę deptała bosymi nogami i plotła zielone włókna. Kiedy słońce zaszło, przyszli bracia i przestraszyli się, gdy ją zastali niemą. Myśleli, że to nowy czar złej macochy, ale gdy zobaczyli jej ręce, zrozumieli, że robiła to dla nich. I najmłodszy brat zaczął płakać, a tam, gdzie jego łza spadła, znikały palące pęcherze i Eliza nie czuła bólu. Noc spędziła na robocie, bo wiedziała, że nie będzie miała spokoju, zanim nie zbawi swych kochanych braci. Przez cały następny dzień, gdy nie było łabędzi, siedziała samotnie, ale nigdy jeszcze czas nie mijał jej tak prędko. Jedna koszulka pancerna była już gotowa. Teraz zaczęła drugą. Aż tu wśród gór rozległ się dźwięk myśliwskiego rogu. Eliza przeraziła się. Odgłosy były coraz bliższe. Słyszała szczekanie psów. Przestraszona ukryła się w grocie. Związała zebrane i zmiędlone pokrzywy w węzełek i usiadła na nim. Nagle wielki pies wyskoczył z zarośli, a zaraz za nim jeszcze jeden i jeszcze jeden. Szczekały głośno, odbiegały i znowu wracały. Wkrótce potem przed jaskinią stanęli wszyscy strzelcy, a najpiękniejszy z nich był królem tej ziemi. Podszedł do Elizy. Nigdy jeszcze nie widział tak pięknej dziewczyny. Jakże się tu dostałaś, ty cudne dziecko? Zapytał. Eliza potrząsnęła głową. Nie mogła przecież mówić. Chodziło o życie i o wyzwolenie jej braci. Schowała pod fartuchem ręce, aby nie widział, ile wycierpiała. Chodź ze mną, powiedział. Nie możesz tu zostać. Jeżeli jesteś tak dobra jak piękna, ubiorę cię w aksamity i jedwabie, a na głowę ci włożę złotą koronę. Będziesz mieszkała i rządziła w moim najwspanialszym zamku. I potem wziął ją na konia. Eliza płakała i łamała ręce, ale król powiedział. Pragnę tylko twojego szczęścia. Kiedyś podziękujesz mi za to. I pojechał przez góry, trzymając ją na koniu przed sobą, a myśliwi pędzili za nimi. Kiedy zaszło słońce, przyjechali do wspaniałego królewskiego miasta z kościołami i kopułami. Król zaprowadził ją do zamku, gdzie w marmurowych, wysokich salach pluskały wielkie fontanny, gdzie lśniły malowidła na sufitach i na ścianach. Ale Eliza nie patrzyła na to wszystko. Płakała i rozpaczała. Nie opierając się, dała się przebrać służebnicą we wspaniałe szaty, dała sobie wpleść we włosy perły, a na poparzone palce włożyć cienkie rękawiczki. Kiedy stanęła w całej wspaniałości, była tak olśniewająco piękna, że dwór skłonił się przed nią jeszcze niżej, a król postanowił wziąć ją za żonę, chociaż arcybiskup potrząsał głową i szeptał mu, że piękna dziewczyna z lasu jest na pewno czarownicą. Oślepiła wszystkie oczy i otumania serce króla.
Ale król nic sobie z tego nie robił. Kazał grać muzyce, kazał podać najdroższe potrawy i tańczyć najpiękniejszym dziewczynom. Poprowadzono ją poprzez pachnące ogrody do wspaniałych sal. Ale ani razu uśmiech nie rozjaśnił jej twarzy. Nie rozbłysnął w jej oczach, z których przemawiał ból, jedyne jej bogactwo. Wówczas król otworzył małą izbę tuż obok pokoju, gdzie miała spać. Izba ta była zawieszona zielonymi dywanami i wyglądała zupełnie jak pieczara, w której mieszkała. Na podłodze leżała wiązka włókien, które Eliza wyprzędła z pokrzyw. A pod sufitem wisiała gotowa koszulka pancerna. Wszystko to zabrał jeden ze strzelców, jako coś niezwykłego. Tutaj możesz marzyć o twoim dawnym mieszkaniu, powiedział król. Masz tu robotę, którą się tam zajmowałaś. Pośród tego całego przepychu będzie ci przyjemnie powracać myślami do dawnych czasów. Gdy Eliza zobaczyła to, co było tak bliskie jej sercu, uśmiech rozjaśnił jej twarz i krew zabarwiła jej policzki. Pomyślała o odczarowaniu swych braci. Pocałowała królewską rękę, a on przycisnął ją do serca i kazał dzwonić dzwonom we wszystkich kościołach, aby obwieścić jego wesele. Piękna, niema dziewczyna z lasu została królową kraju. Wtedy arcybiskup szepnął królowi do ucha złe słowa, które nie dotarły jednak do jego serca. Wesele miało się odbyć. Sam arcybiskup musiał jej włożyć na głowę koronę. Nacisnął umyślnie zbyt ciasno ciężką obręcz, tak żeby ją zabolało. Ale bardziej bolało ją to, co miała w sercu. Troska o braci. Nie czuła bólu cielesnego. Jej usta były nieme. Za jedno słówko bracia zapłaciliby życiem. W jej oczach była głęboka miłość do dobrego, pięknego króla, który robił wszystko, aby jej sprawić radość. Z całego serca kochała go z każdym dniem więcej. Ach, gdyby mogła mu się zwierzyć, opowiedzieć mu swoje cierpienia, ale musiała zachować milczenie. Musiała bez słowa pracować dalej. I dlatego wymykała się nocą do swojej komórki, zmienionej w grotę, i przędła jedną koszulkę za drugą, ale gdy zaczęła siódmą, zabrakło jej włókien. Wiedziała o tym, że na cmentarzu rosły potrzebne jej pokrzywy, ale sama musiała je zerwać. W jaki sposób mogła się tam dostać? Czym jest ból moich palców w porównaniu z bólem i męką, jaką odczuwa moje serce? Myślała. Muszę się odważyć. Pan Bóg mnie nie opuści. Z sercem pełnym lęku, tak jak gdyby miała zamiar spełnić jakiś zły czyn, wymknęła się księżycową nocą do ogrodu, minęła długie aleje i pustymi ulicami wydostała się na cmentarz. Na jednym z najobszerniejszych kamieni mogilnych ujrzała zmory, wstrętne czarownice, które zdejmowały swoje łachmany, jakby się chciały kąpać. Rozgrzebywały długimi, chudymi palcami świeże groby, wyjmowały trupy i pożerały ich ciała. Eliza musiała przechodzić tuż obok nich. Patrzyły na nią złym wzrokiem, ale ona modliła się. Zebrała pokrzywy i zaniosła je do zamku. Jeden tylko człowiek widział ją. Arcybiskup. Nie spał. Podczas gdy wszyscy spali, teraz upewnił się w swoim przekonaniu, że nie wszystko było w porządku z królową. Była czarownicą i dlatego otumaniła króla i cały naród. Gdy król się spowiadał, opowiedział mu o tym, co zobaczył i czego się bał. I kiedy z jego ust posypały się twarde słowa, święci wyrzeźbieni w drzewie potrząsali głowami, jak gdyby chcieli powiedzieć: to nieprawda, Eliza jest niewinna. Ale arcybiskup tłumaczył to sobie inaczej. Myślał, że święci świadczą przeciwko niej, że kiwają głowami nad jej grzechem.
Dwie duże łzy potoczyły się po policzkach króla. Wrócił do domu z zwątpieniem w sercu. W nocy udawał, że śpi, ale sen nie zamknął jego oczu. Słyszał, jak Eliza wstała i co noc powtarzało się to samo. Za każdym razem szedł za nią cicho i widział, że znika w swojej komórce. Z dnia na dzień stawał się bardziej ponury. Eliza widziała to, ale nie mogła zrozumieć dlaczego. A jednak to ją niepokoiło. Jakże cierpiała w głębi serca za swoich braci. Jej gorące łzy spływały na królewski aksamit i purpurę i wyglądały jak błyszczące diamenty, a wszyscy, którzy widzieli ten przepych, zazdrościli królowej. Wkrótce skończyła robotę. Brak było tylko jednej koszulki, ale nie miała już więcej włókien, ani jednej pokrzywy. Jeszcze jeden raz, ostatni raz musiała pójść na cmentarz, by uzbierać parę pełnych garści. Myślała z lękiem o samotnej wędrówce i o strasznych zmorach, ale jej wola była tak stanowcza, jak ufność w Boga. Eliza poszła, ale król i arcybiskup szli za nią. Widzieli, że zniknęła za furtką prowadzącą na cmentarz, a kiedy zbliżyli się do furtki, ujrzeli czarownice siedzące na kamieniach, tak jak je ujrzała Eliza. Król odwrócił się, gdyż wśród nich wyobraził sobie, że widzi tę, której głowa spoczywała jeszcze tego wieczora na jego piersi. Lud niech ją sądzi, powiedział. I lud ją osądził. Niech ją czerwony ogień pochłonie! Ze wspaniałych królewskich sal wyprowadzono Elizę do ciemnej, wilgotnej nory, gdzie wiatr dął przez zakratowane okienko. Zamiast aksamitów i jedwabi dali jej wiązkę pokrzyw, które zebrała. Na nich miała złożyć głowę. Twarde, palące koszulki uplecione przez nią miały jej służyć za pierzynę i kołdrę. Ale wyrządzono jej tym przysługę. Mogła bowiem dalej pracować, modląc się gorąco. Na ulicy śpiewano wyszydzające ją piosenki. Żywa dusza nie pocieszała jej ani jednym dobrym słowem. Pod wieczór zaszumiały skrzydła łabędzie pod więziennym okienkiem. Był to najmłodszy brat, który odnalazł siostrę. A ona szlochała z radości, chociaż wiedziała, że ta noc, która miała nadejść, będzie prawdopodobnie ostatnią nocą jej życia. Ale oto robota już była prawie skończona i bracia byli przy niej. Przyszedł arcybiskup, aby spędzić u niej ostatnią godzinę. Przyrzekł to królowi, ale ona potrząsała głową i prosiła go gestem i spojrzeniem, aby ją opuścił. Tej nocy musiała przecież skończyć swoją robotę, bo inaczej wszystko byłoby na próżno. Wszystko, ból, łzy i bezsenne noce. Arcybiskup opuścił ją, lżąc złymi słowami, ale biedna Eliza wiedziała, że jest niewinna i pracowała dalej. Małe myszki przebiegające po podłodze przyciągały jej pod nogi włókna pokrzywy, aby jej choć trochę pomóc, a przed zakratowanym okienkiem usiał drozd i przez całą noc śpiewał najweselej jak umiał, aby Eliza nie traciła otuchy. Jeszcze brzask nie wstał. Dopiero za godzinę miało wzejść słońce, kiedy 11 braci stanęło przed bramą zamku i zażądało, aby ich zaprowadzono do króla. Ale odpowiedziano, że to niemożliwe, bo noc, król śpi i nie można go budzić. Prosili, grozili. Przyszła warta, nawet król wyszedł i spytał, co to ma znaczyć. Ale w tej samej chwili wzeszło słońce i nie widać już było braci. Tylko hen nad zamkiem leciało 11 dzikich łabędzi. Cały lud tłoczył się do bram miasta. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak będą palili czarownice. Nędzna szkapa ciągnęła wóz, na którym siedziała Eliza. Włożono na nią koszulę z grubego workowego płótna. Piękne, długie, rozpuszczone włosy otaczały jej cudną twarz.
policzki były śmiertelnie blade, a wargi poruszały się lekko, ale palce plotły zielone nici. Nawet w tej śmiertelnej drodze nie porzuciła rozpoczętej pracy. 10 koszulek leżało u jej stóp. Pracowała nad 11. Tłum szydził z niej. Spójrzcie na tę czarownicę, jak mruczy! Nie ma w ręku książki do nabożeństwa. Siedzi ze swoją wstrętną, czarnoksięską robotą. Podrzyjmy jej to na kawałki! I rzucili się na nią i chcieli jej podrzeć robotę. A wtedy przyleciało 11 białych łabędzi. Usiadły naokoło niej na wozie i uderzały dużymi skrzydłami. Przerażony tłum cofnął się. Oto znak Boży. Ona jest na pewno niewinna, szeptało wielu, ale nikt nie odważył się powiedzieć tego głośno. Już kat chwytał ją za rękę, a ona rzuciła pośpiesznie 11 koszulek na łabędzie i oto stanęło przed nią 11 pięknych królewiczów. Ale najmłodszy miał zamiast jednego ramienia skrzydło łabędzie, gdyż koszulce brakowało jednego rękawa, którego siostra nie zdążyła skończyć. Teraz mogę mówić, powiedziała. Jestem niewinna. A lud widział, co się stało i pochylił przed nią głowy jak przed świętą. Ale ona osunęła się zemdlona w ramiona braci. Tak podziałały na nią strach, ból i zmęczenie. Tak, jest niewinna, zawołał najstarszy z braci. I potem opowiedział wszystko, co się zdarzyło. A podczas gdy mówił, rozszedł się zapach jak od miliona róż, bo każde polano na stosie puściło korzenie i gałązki, wznosił się pachnący żywopłot wysoki i gęsty, utkany czerwonymi różami, a na samej górze błyszczał biały kwiat, połyskujący jak gwiazda. Król zerwał ten kwiat i położył go na piersi Elizy. A ona zbudziła się radośnie ze szczęściem i spokojem w sercu. Wszystkie dzwony zaczęły same dzwonić i wielkimi gromadami przyleciały ptaki. Ruszono z powrotem na zamek weselnym pochodem, orszakiem, jakiego nie miał żaden król na świecie. Koniec. Była to baśń audio Dzikie łabędzie na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Montaż audio Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Hubert Tymiński. Redakcja tekstu Małgorzata Kozak. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo – Filip Koszlaga. Promocja i PR – Michał Grzelak. Autorka okładki – Paulina Świątek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w studio.